czwarty zespół rumuńskiej ekstraklasy pokazał na stadionie Wsiopłowskiej, że niedocenianie go było poważnym błędem. Mimo porażki i aż 3 goli straconych na własnym boisku, wrocławianie nie składają broni. Wszystko w głowie trenera i nogach piłkarzy, mówi asystent Oresta Lęczyka. Myślę, że zrobią wszystko, żeby jednak czymś próbować zaskoczyć przeciwnika i powalczyć. Mówię oczywiście powalczyć w takim sensie, że po tym pierwszym meczu, żeby pokazać jednak, że Śląsk też ma swoją renomę, też na tą renomę pracuje w Europie i wydaje się, że na pewno będzie bardzo trudno, ale no nie wolno powiedzieć, że położymy się i nic się nie uda, bo w piłce już nie takie rzeczy się zdarzały i będziemy też liczyć właśnie na tą determinację naszą i na szczęśliwy rozwój wypadków na boisku. W rewanżowym spotkaniu z Rapidem nie zagra pauzujący za kartki Sebastian Mila. Kapitana zespołu, jednego z najbardziej doświadczonych graczy Śląska, niełatwo będzie zastąpić. Ja mimo wszystko liczę też na tych ludzi, którzy będą mieli rolę zmiennika. Tak do końca nie wiem, kto to będzie. Czy to będzie Mateusz, czy to będzie Waldek, czy to będzie ktoś inny. To trener będzie oczywiście decydował bezpośrednio, patrząc na przygotowanie zawodników i na to, jak się prezentują w tym krótkim okresie na treningu. Natomiast, no cóż, takie jest życie, ta kadra jest wyrównana. Zespół też pokazał, że między innymi w meczach i z Polonią, Warszawą i innych, że też potrafi radzić sobie bez Sebastiana Mili. Choć to Śląsk po pierwszym meczu musi odrabiać straty, raczej nie należy się spodziewać od początku spotkania huraganowych ataków wrocławian na bramkę rywali. Czas oczywiście pracuje tak naprawdę w tym wypadku na korzyść Rapidu, ale wydaje mi się, że przy przygotowaniu jakiegoś scenariusza takiego, który niekoniecznie musi być grą ultraofensywną, możemy pokusić się o chociażby postraszenie, a jak to ostatnio trener Leciałowski powiedział, gramy o jedną bramkę, a jak zagramy o jedną bramkę, to za chwilkę znowu będziemy grali o tą jedną bramkę. Także to są słowa jakby dosyć oddające to, co może nas czekać w Bukareszcie i według takiego jakby klucza będziemy starali się postępować. Rewanżowe spotkanie Rapidu ze Śląskiem poprowadzi szwedzki arbiter Martin Hansson. Początek meczu w czwartek o godzinie 20:00.